Szanowna Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. Oczywiście przedstawię na początku mojej wypowiedzi ideę systemu funkcjonowania systemu elektronicznego poboru opłat. Nie jest tak, nie jest prawdą, chciałabym podkreślić również na początku, że represyjność systemu nie jest zauważana przez resort transportu i nie czynimy w tym kierunku żadnych kroków. Oczywiście w sytuacje, o których wspomniał pan poseł przed chwilą, to są skrajne sytuacje i również nie we wszystkich przypadkach one tak naprawdę wyglądają. Są przekręcenia, są to informacje medialne, nie do końca bazujące na poszukiwaniu obiektywnej prawdy, jak sytuacja miała miejsce rzeczywiście. Elektroniczny system poboru opłat przede wszystkim miał zastąpić i zastąpił przestarzały i niesprawiedliwy system winietowy i jest nowoczesnym narzędziem do kreowania polityki transportowej. Również w tym zakresie statystyki pokazują, ile ton ładunków jest przewożonych ciężarówkami, a ile jest to trend, tendencja powolna, niemniej jednak zauważalna, że te ładunki przenoszą się na transport kolejowy, co jest tak naprawdę ideą funkcjonowania systemu poboru opłat od przewoźników transportowych w transporcie drogowym. Ta tendencja jest zauważalna i o to nam wszystkim chodziło, również wypełniając politykę Unii Europejskiej w zakresie transportu drogowego opartą na zasadzie użytkownik i ten, który zanieczyszcza powietrze, zanieczyszcza środowisko, płaci. System, który w 2008 roku powstał, oparty jest na opłatach za faktyczny przejazd każdego kilometra drogi krajowej. System kilometrażowy ma pobudzić myślenie ekonomiczne i wybór najoptymalniejszej trasy przez każdego kierowcę. Oczywiście zauważamy, mogę wypowiedzieć się, dziękuję bardzo. Zauważamy taką sytuację, że przez to, że system nie jest jeszcze docelowo rozszerzony, przypomnę, że tylko 2190 km dróg jest objętych systemem. W tym roku planujemy rozszerzyć o kolejne 500 km nowych dróg krajowych oddawanych do użytku. Docelowo system ma objąć 7000 km dróg. To wszystko powoduje, że system działa od 2 lat, niemniej jednak wszystkie jego aspekty działania są obserwowane, analizowane i tam, gdzie są pewne nieprawidłowości albo efekt niepożądany przez resort transportu kierujący się tą właśnie polityką transportu drogowego, które ma ograniczać uciążliwość tego typu transportu, prowadzimy odpowiednie prace. Za chwilkę Państwu opowiem, jak zamierzamy zmienić z Państwa pomocą, przedstawić dla Państwa pewną propozycję zmian w tym systemie. Spośród systemów, które funkcjonują w Europie, czyli systemu czeskiego, niemieckiego, słowackiego, austriackiego i węgierskiego ostatnio, polskie stawki są najniższe w Europie. Prawie dwukrotnie niższe niż te, które są w Czechach, Niemczech i Słowacji, a trzykrotnie od stawek austriackich są niższe. To, że są niższe, również jest spowodowane tym, że zamierzaliśmy wprowadzić bodźce ekonomiczne zmuszające przedsiębiorstwa transportu drogowego do wyboru tej bezpiecznej i szybkiej trasy przejazdu z jak największym wykorzystaniem dróg szybkiego ruchu. Oczywiście trzeba podkreślić, że również system dróg szybkiego ruchu jest systematycznie wdrażany. Kolejne kilometry dróg są oddawane do użytku. Niemniej jednak nie jest to system, który da się wprowadzić w ciągu 2-3 lat. Jest to wieloletni system. Jeszcze raz chciałabym podkreślić, bo to jest przekłamanie i pewna demagogia swojego rodzaju,
że środki z opłat nie zasilają budżetu państwa, więc nie jest to nadmierny fiskalizm spowodowany chęcią wzrostu wpływów do budżetu państwa. Środki z opłat za przejazd drogą w systemie viaTOLL wpływają do Krajowego Funduszu Drogowego. Te środki wynoszą obecnie od początku funkcjonowania systemu do końca czerwca tego roku, czyli w ciągu 2 lat, przychody wyniosły 1 600 000 000 zł i są to środki, które wykorzystuje Krajowy Fundusz Drogowy na inwestycje drogowe. Więc nie jest to prawdą, co było podkreślone przez pana posła w swojej wypowiedzi. Chciałabym to jednoznacznie wyprostować i żeby nie było już więcej nieporozumień. Środki z opłat zasilają Krajowy Fundusz Drogowy. Koszt budowy i uruchomienia systemu wyniosły do tej pory 1 360 000 000 zł, co pokazuje, że budowa tego systemu, koszty zwróciła się. Oczywiście i taki był również cel. Nie chodzi o to, że najszybciej na świecie, tylko to ma być system, który jest bardzo prosty, który jest sprawiedliwy w odróżnieniu od poprzednio funkcjonującego systemu winietowego. Zarejestrowanych jest w systemie 751 tysięcy pojazdów. Do tej pory wydanych zostało w sumie 1 215 tysięcy urządzeń ViaBox, inaczej zwanych OBU. Użytkownicy mają możliwość wyboru sposobu zapłaty za przejazd drogami krajowymi w transporcie ładunków w 2 formach. Przedpłata lub płatność okresowa z zabezpieczeniem. Ta płatność okresowa z zabezpieczeniem niemal do minimum ogranicza możliwość poniesienia przez przedsiębiorców sankcji administracyjnych związanych z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej ze względu na to, że brak uiszczenia tej opłaty wnoszonej w formie płatności okresowej w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania przez pobierającego opłatę nie skutkuje nałożeniem kary pieniężnej. Więc to też jest element do tego, do zachęty, żeby przedsiębiorcy uiszczali opłaty i mają możliwość naprawy czy takiej sytuacji, w której nie ma środków na koncie, żeby nie dostać kary za to, że wykonany został przejazd bez uiszczenia tej opłaty. Jeszcze jeden aspekt warto podkreślić, związany właśnie z ochroną środowiska, mianowicie zróżnicowanie stawek polegające na tym, że pojazdy najbardziej przyjazne środowisku z normą tak zwaną Euro 5 ponoszą opłaty o połowę niższą niż pojazdy najbardziej zanieczyszczające środowisko i to również pokazują dobrze statystyki, jak w ciągu tych 2 lat o 10% wzrósł udział pojazdów o normie Euro 5 do 30% w całym wolumenie pojazdów z 20%. To również pokazuje, że przedsiębiorcy mają, stosują tą zachętę, żeby również mniej płacić i kupują i eksploatują lepsze samochody, ekonomiczniejsze i również przyjazne środowisku. Co dzisiaj też jest w prasie opisane, dla tych z Państwa zainteresowanych odsyłam bardzo ciekawy artykuł. Zarzut wadliwego działania systemu. Oczywiście wszystkie, jeżeli byśmy się oparli o statystykach, to nieprawidłowości mieszczą się w granicach błędu. Niemniej jednak resort transportu widzi te nieprawidłowości i podejmuje pracę nad tym, żeby te nieprawidłowości ograniczyć. Jeżeli chodzi o liczby, to pokazuje statystykę roczną. Od lipca ubiegłego roku do czerwca tego roku ilość transakcji, na podstawie których pobrano opłaty od użytkowników, wynosiła około 511 milionów, czyli 511 milionów przejechań pod bramami naliczającymi opłatę, średnio 43 miliony miesięcznie. W tym okresie liczba wadliwych transakcji
zidentyfikowanych wynosiła około 2 100 000, czyli średnio 179 000 miesięcznie, czyli 0,4% wadliwych transakcji z tych 511 milionów. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w skali pojedynczego przedsiębiorcy może być to dużo, więc na końcu przedstawię te propozycje, które już niedługo, mam nadzieję, Państwu zostaną przedstawione. Jeszcze mogę? Minutkę? Minutkę, bardzo. Minutkę. To od razu przejdę do tego, co planujemy. Najistotniejsze proponowane zmiany, które za chwilę przedstawimy, to zmiana adresata sankcji administracyjnej. Generalnie za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty odpowiadał będzie właściciel lub posiadacz pojazdu, a nie kierowca, jak to jest do tej pory. Wprowadzenie zasady, że za poszczególne naruszenie popełnione w trakcie jednego dnia nie będzie mogła zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna. To jest odniesienie się do tego, o co wspomniał pan poseł. Oczywiście to wielokrotne karanie również nie podoba nam się, że tak to funkcjonuje. Będziemy starali się przy pomocy państwa oczywiście zmienić. Wprowadzenie niższych kar dla użytkowników samochodów osobowych złączonych z przyczepą. Również odniosę się do tego, o czym pan mówi, o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, czyli samochodów również kempingowych. To są pojedyncze przypadki. Likwidacja obligatoryjnego rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji administracyjnych w zakresie nałożenia kary i wprowadzenie zasady przedawnienia się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej okres jednego roku od dnia popełnienia naruszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.